Cześć, tutaj Kasia Strus. Dzisiaj przedstawię Wam to, co jest w mojej kosmetyczce. I tutaj pierwszy produkt, który zawsze, zawsze mam ze sobą i ponieważ teraz jest lato, to tym bardziej, to jest krem SPV 40 Super Goop Glow Screen. I tutaj widzicie, że ma fajny podkład, który też zakrywa niedoskonałości. Must have. Kolejny must have, też lato czy zima, to każda pora roku, to jest Rosewater Hydrolat z róży damasceńskiej. A dlaczego go tak zachwalam? Ponieważ wiele miesięcy zajęło mi, aby znaleźć malutki aplikator, taki, który wyzwala delikatną mgiełkę, a nie strumień. To wpływa na to, że po prostu woda różana starcza Ci na dłużej. I ma bardzo, bardzo, jak widać, delikatną mgiełkę, ochładza latem. Widzicie, że podróżuje ze mną bardzo często. To jest organiczny dezodorant Kai by Gay Straza. I po prostu jest to bezpieczny, bez chemikaliów produkt. I tutaj tak, przepraszam, że taka prezentacja, ale podróżuje ze mną, wszędzie jest. To jest dry shampoo. Dobrze mieć go w torebce, bo nie wiadomo, jaka sytuacja Ci się wydarzy, a jest lato, nosisz na przykład czapkę z daszkiem, włosy się pocą i to warto ze sobą mieć. I wszędzie się tak naprawdę zmieści, bo jest malutki, ale jedyna wada tego produktu jest taka, że bardzo szybko się zużywa. Kolejnym produktem, który teraz jest bardzo, bardzo ważny, ponieważ nosimy maseczki przez pandemię i się nam tutaj różne niedoskonałości robią przy twarzy, to polecam na to Acne Skin Elixir, to jest tea tree oil, green tea, czyli te wszystkie ekstrakty, które pomagają nam wyczyścić skórę. I ma alkohol, ale ten alkohol jest z ekstraktu z zielonej herbaty, więc wszystko naturalnie i naprawdę działa. I także działa, jeżeli ktoś ma rozszerzone pory, to też polecam, jak ja zawsze, jak byłam nastolatką, męczyłam się z porami. To jest maskara. Zawsze zmieniam maskarę, nie mam swojej jednej ulubionej, ale teraz mam Givenchy i ona jest właśnie z taką końcówką, nie wiem czy znacie, taka kuleczka. I taka kuleczka powoduje, że można dojść nawet do tych najmniejszych, najmniejszych włosków, ponieważ ja nie mam dużo rzęs i dlatego właśnie wybrałam taką szczoteczkę. Walczę z przebarwieniami po ciąży i potrzebuję ekstra, ekstra love. Teraz stosuję Tom Forda, to jest highlight pen, po prostu korektor. I żeby fajnie to zblendować, używam takiej gąbki. Ona jest bardzo miękka, ale mam jeden sekret, żeby jeszcze dodać glow. Spsikuję gąbkę rozwody. I to naprawdę daje fajny, taki świeży, nie make-upowy look, ale glow. To jest szczotka do ciała i my ją stosujemy na sucho i po prostu szczotkujemy swoje ciało od dołu w górę, żeby to polepszyło te krążenie. Ogólnie to jest polecane na celulit, ale ja to lubię, to daje efekt peelingu całego ciała przed prysznicem. Tutaj mam Gentle Scrub Malic Acid, czyli kwas jabłkowy i apricot seeds, czyli zmielone pestki moreli. I ten peeling jest tak delikatny. Te pestki są bardzo, bardzo mało wyczuwalne. Kwas jabłkowy jest na tyle fajny, ja lubię kwasy, ponieważ one troszeczkę głębiej oczyszczą skórę, a nie tylko powierzchniowo. I to jest właśnie ważne teraz dla mnie przy tych przebarwieniach, żeby to troszeczkę głębiej dotrzeć. Dlatego polecam z kwasem jabłkowym. Nie używam tego codziennie, ale warto mieć u siebie. To jest Benefit. Wiem, że to wygląda jak lakier do paznokci, ale to jest do ust. Nie wiem, czy to zobaczycie. Trzeba to szybko robić, bo bardzo szybko wysycha. To daje efekt, jakby się całowała całą noc. Takie po prostu nie szminka, ale taki lekki kolorek. I on się utrzymuje na bardzo, bardzo długo. Jedyna wada tego produktu jest to, że trochę Ci wysusza usta i trzeba po prostu bardzo nawilżyć przed korzystaniem z tego. Ale bardzo fajny produkt. Uwielbiam wszelkiego rodzaju masaże, masaże twarzy. I tutaj mam rollera. On też jest dosyć sfatygowany, ponieważ moja córka się lubi nimi bawić. I wszystko jest z rąk leci. Ja to lubię robić na zimno, wkładam do lodówki na 10 minut przed użyciem i po prostu sobie masuję twarz. Od wielu, wielu, wielu lat używam tych samych perfum. Jest to Balenciaga. Ma nutkę może cytryny, może drzewa sandałowego. On nie jest taki perfumowy, bym powiedziała. On nie przytłacza ten zapach. On jest świeży i a zwłaszcza teraz latem nie chcemy przecież wychodzić i otumiać zapachem ostrych perfum. To nie są ostre perfumy, to jest Balenciaga.
Mam proste włosy i łatwe do ułożenia i naprawdę ja nawet nie muszę szczotkować i one się nie plączą, więc mam szczęście, ale mam szczotkę, mam piękną szczotkę. Jest fantastyczna, jest duża, jest elegancka, ładnie wygląda. Warszawa. Tak, jak najbardziej. Lew. I już pokazała to, jak było u mnie w brzuchu. Moja córka jest moją największą inspiracją. W Warszawie znajdziesz mnie u fukiera na kolacji.